Ok, cześć wszystkim widzom na YouTubie. No tutaj witam po krótkiej przerwie z kilku dni. Niestety nie będzie zapisu. O, mieliśmy małą awarię i materiał się nagrał, natomiast nie nagrał się dźwięk. Tak więc ten zapis do Was nie trafi, ale na szybko omówię, co tutaj ogarnęliśmy. Ja w międzyczasie ogarnąłem właśnie tutaj te świetliki, żeby nam oświetlały tą kryjówkę. Zrobiliśmy sobie spore polowanie, olbrzymi zapas pożywienia, no i trochę tam w międzyczasie jeszcze ogarniałem nasze konopie, które sobie też dość dobrze radzą. Dobra, sprintem. O, zombie tutaj mamy w naszej prawie konopi. Dobra, ja tylko na szybko zerknę. Ok, dobra. Mamy poranek. No i w dniu dzisiejszym. O, tu mamy zombie. Ok, dobra. Uwaga, czy nie mamy nigdzie creeperów? No nie widać ich nigdzie. Dobra, także możemy tutaj. Dwie konopie mamy wyrośnięte. Zielsko tam jednak porosło na dwóch. No cześć Candy Efcia, witam. Dobra, szybko przyłóżmy motykę do podręcznego ekwipunku. Ja tutaj kurde cały czas jestem troszeczkę zaniepokojony, że może nam się gdzieś tu pojawić creeper. Bo już mieliśmy tutaj przygodę w naszej plantacji z creeperem. O, super. Są kości. Ile sztuk? Dwie. Fantastycznie. Będziemy mieli kolejne narzędzie do walki. Ekstra. Dobra. Na szybko. Stół rzemieślniczy. O, mamy kolejne cegły też wypieczone. Na razie ich nie będę zbierał. Zbierzemy je sobie następnego dnia. Bo tutaj i tak póki co jakoś specjalnie mi nie będzie potrzebny kolejny piecyk. Dobra, mamy kolejny kill off. Coś takiego zróbmy. Oczywiście tutaj zamiast tych półpłyt, a w sumie możemy to w jeden stack wcisnąć. Wrzucamy pożywienie i ruszamy do którejś jaskini w poszukiwaniu po pierwsze węgla. Po drugie oczywiście też przy okazji dobrze by było, jakbyśmy natrafili na żelazo. To by było fantastyczny, to by był fantastyczny układ. No tych dwóch zasobów teraz najbardziej potrzebujemy. Czym bardziej potrzebujemy żelaza, natomiast no nie będziemy mieli żelaza bez węgla. Tutaj jakby to jest reakcja wiązana. Jeżeli chcemy mieć żelazo, to musimy eksplorować jaskinie, a żeby eksplorować jaskinie, musimy mieć węgiel. Dobra, tutaj sobie zejdziemy do naszej jaskini, w której już sporo tego węgla wydobyliśmy. Oczywiście gdzieś tu cały czas nasłuchuję w międzyczasie potworów. No, kolejne zasoby węgla, świetnie. Dobry zapas. No myślę, że tak około 15 sztuk węgla, jakbyśmy wydobyli, to by było spoko. Dobra. Tutaj więcej węgla nie mamy. No ja chyba ten blok wydobędę, bo on mi tutaj cały czas przeszkadza. I od razu też przygotujemy sobie tutaj odwrót w razie czego. Dobra. Jesteśmy w stanie bezpiecznie stąd wyjść. No tutaj mam nadzieję, że za tymi wydobytymi blokami węgla dalej kryją się złoża. O, jest ok. No tutaj rozsądek podpowiada, że powinny tam być. Ok, są kolejne, świetnie.
No tutaj musimy cały czas nasłuchiwać, żeby gdzieś jakiś potwór nas nie zaskoczył. Dobra, tu mamy jeszcze trochę węgla. Postarajmy się go wydobyć. A tu tylko tak naprawdę ten jeden blok został. Może kilofem jednak. No tu jeszcze mamy węgiel, świetnie. Ok, kolejne bloki, fantastycznie. Dobra, ile mamy tego węgla? 10. Będzie z tym, co wydobędziemy. 10 pochodni? Całkiem nieźle. 13 zrobimy. Spoko, może być. Mnóstwo kamienia też wydobyliśmy. Dobra, możemy wracać. To ona spokojnie zaspokoi nasze potrzeby. No i tak, tutaj jesteśmy w stanie eksplorować tą jaskinię tylko w tamtym kierunku. I tak też zrobimy zapewne. Dobra, 12 sztuk węgla, spoko. To nam wystarczy. Tutaj też możemy eksplorować. No i ewentualnie tutaj którąś z tych odnóg też będziemy mogli sprawdzić. Jak stoimy z drewnem? 13, ok. To razy 2, więc w porządku. Od razu sobie zróbmy też pochodnie. 10 to będziemy mieli. 10 pochodni, jeszcze jeden pieniek pewnie będziemy potrzebowali. Przerobić. Dobra. Ok. Mamy 12 pochodni. Część tego zapasu na pewno odstawię u nas w kryjówce. Nie potrzeba nam aż tyle ze sobą. Dwie pochodnie tak naprawdę wystarczają do eksploracji, a 6 to już jest bardzo duży zapas. No tutaj jedną odpalam, żeby cały czas mieć jedną zapaloną tutaj w naszej kryjówce. Dobra, 3 nam spokojnie wystarczą ze sobą, jak będziemy mieli. No i nie ta. Dobra. Trociny i korę też przerzućmy na opał. Tu, ok. I tą korę też możemy wrzucić na opał. Dobra. Dobra, zbierzmy nasze cegły. W chwili obecnej już ten piecyk sobie na spokojnie ustawimy. No tutaj też chcę go koniecznie ustawić za dnia, bo tam musimy trochę wydobyć ziemi. I nie wiem, czy nam się po prostu sufit nie zawali. Więc wolałbym to zrobić za dnia, żeby móc ewentualnie to w prosty i bezpieczny sposób naprawić. Chociaż na razie możemy tu wstawić ten piecyk. No nie, tutaj jeszcze jedną warstwę, spokojnie mamy ziemi. Dobra. Ok, mamy kolejny piecyk. Nie wiem, czy to mogę wydobyć. Próbuję. Ok, może być. Całkiem w porządku.
To też spróbujmy wydobyć. Myślę, że powinno zachować się w ten sam sposób. O nie, kurde. Łopata. Może nawet tą żelazną użyję. Dobra, pochodnie stąd zabieramy. Drewno. O kurde, nie zdążę po glinę. Dobra, no to już umlok bym tu wolał jednak. Dobra, pieniek. Dobra, pochodnie na razie ustawię tutaj zapaloną. Ona też tam nieźle rozświetli. To odłóżmy. Ok, tutaj jest w porządku. Już ustawiliśmy kamień. Tylko ja będę potrzebował to jeszcze związać zaprawą w postaci gliny. A ewentualnie slime bola, ale tutaj w pobliżu slime'ów nigdzie nie mamy. I tak, to na tym poziomie dopiero będziemy wiązać, bo tutaj widzę, że na tym poziomie, a nie, tutaj na tym poziomie spokojnie może wystarczyć, bo tutaj będziemy mieli sufit na tym poziomie. Więc gra gitara, tutaj wszystko się zgadza. Dobra, przeróbmy sobie ziemię. No, oczywiście możemy też kontynuować wytwarzanie przędzy. Strzałę do pieca. No i dobra, widzom na YouTubie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.